ale te Chiny są naprawdę potencjalnie bombą tykającą. My mamy do czynienia z sytuacją dosyć niecodzienną, w której rząd i instytucje państwowe w Chinach za pomocą banku centralnego usiłują podtrzymać wysokie notowania akcji i spółek giełdowych. Mamy do czynienia w związku z tym z sytuacją dosyć nietuzinkową, bo interwencje na Forexie przez instytucje prowadzone państwowe się zdarzają, natomiast do rzadkości należą, chociaż zdarzają się, ale do rzadkości należą interwencje, które mają na celu podtrzymanie koniunktury na giełdzie. Jest czyli na rynku walutowym, tak? Na giełdzie jest to jakby zaprzeczenie, prawda, funkcjonowania tego rynku kapitałowego. No ale nie bez kozery tak się dzieje, bo proszę pamiętać, że w Chinach w tym okresie boomu powstawało około 1 miliona rachunków prywatnych inwestorów tygodniowo. Mówimy o inwestorach giełdowych. Tak, przybywało 1 milion tygodniowo inwestorów. Wszyscy na potęgę brali kredyty. Brokerzy byli zasilani w pieniądze z rynku, a teraz muszą być zasilani w pieniądze z banku centralnego. Finansowanie w związku z tym zakupów na giełdzie dla tych milionów ludzi oznacza bardzo poważne kłopoty w tej chwili. A dlaczego to jest ważne dla świata? No, ze względu na przełożenie przez Stany Zjednoczone przede wszystkim, prawda? Dlatego, że ten rynek chiński może pociągnąć za sobą bardzo daleko idące perturbacje w Stanach Zjednoczonych i później w związku z tym ta czkawka już trafi na cały świat. Mówimy o tym zarażaniu przez rynki finansowe, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Mówimy o pewnym sentymencie, który sprowadza się do wyprzedaży, prawda? Do zmiany nastrojów i do chęci ograniczenia ryzyka i ekspozycji na ryzykowne aktywa. No i w sytuacji, w której mamy do czynienia jesteśmy w przededniu właściwie zakończenia polityki luzowania ilościowego przez 3 banki ważne na świecie, przez Fed w 2016 roku, najdalej we wrześniu to będzie Europejski Bank Centralny, Bank Japonii też się szykuje do zakończenia procesu luzowania. Czyli tak w dużym uproszczeniu drukowania pieniędzy. I plus te perturbacje na rynkach finansowych, no to jest w sumie bardzo taka wybuchowa, niebezpieczna mieszanka.